Kolejne pytanie. Proszę bardzo. Wolność. Ja chciałem się dopytać do tego zagadnienia, od którego rozpocząłem jakby dyskusję. A mianowicie, czy w systemie, gdzie 50% podatków jest, znaczy 50% wypracowanych pracy jest zabranych w podatkach, gdzie więc państwo organizuje 50% jakby tego, co się dzieje w przestrzeni publicznej, da się jakby zachować jakiś duch chrześcijański dla życia. I tutaj konkretna rzecz, czy jest moralne właśnie jakieś finansowanie na przykład aborcji, na przykład takich przedstawień jak Golgota Piknik, czy Ostatnia Klątwa? Tak, myślę, że z takiego prostego wymogu szacunku jednych do drugich wypada, żebyśmy brali pod uwagę to, co może nawet nie tylko skrzywdzić innych, tylko co może być jakimś zgorszeniem czy czymś, co obraża uczucia innych. Więc to a propos tej ostatniego elementu pana pytania. Powinniśmy to bardzo brać pod uwagę i myślę, że odpowiednie instytucje, które są odpowiedzialne za wprowadzanie pewnych projektów, powinny bardziej pewne rzeczy rozeznawać. Natomiast myślę, że w naszej polskiej rzeczywistości obecność ducha chrześcijańskiego w naszym myśleniu czy także w działaniu, ono wynika z prostego faktu, że jednak większość z nas przyznaje się do tego, że wierzy w Boga. To nie tylko w Boga, tylko też wierzy w Pana Jezusa, którego właśnie za chwilę będziemy Boże Narodzenie obchodzili. A więc ta wiara, którą deklarujemy i do której się przyznajemy, która w przypadku każdego z nas jest nieco inna, no bo każdy wierzy inaczej na swój sposób, ale każdy z nas się identyfikuje z Panem Bogiem. Ta wiara stanowi pewien taki klimat tego, jak myślimy i co powinniśmy robić. I ona jest też inspiracją dla nas i też fundamentem. Więc myślę, że to jest właśnie to miejsce, w którym powinno być widoczna wiara i to, że jesteśmy, no, że jesteśmy w Kościele. Czy bo ja dopytam, ponieważ na przykład jeżeli ja nie lubię fioletowych kwiatków, a mój na przykład sąsiad lubi, no to on sobie sadzi fioletowe, ja nie. Ale jeżeli państwo jakby zabiera nam połowę naszych dochodów i musi zorganizować park, no to on musi zadecydować, w jakim kolorze są te kwiatki. I musi zadecydować, czy na przykład będzie opłacany jakiś koncert, który jest na przykład dla chrześcijan skandaliczny, lub na przykład będzie opłacał jakiegoś rodzaju chrześcijańskie inicjatywy, które na przykład się nie podobają ateistom. I czy w systemie, gdzie 50% dochodów jest zabierany obywatelom, da się utrzymać ducha chrześcijańskiego, jeżeli na przykład nie zacznie się narzucać go innym obywatelom? Znaczy myślę, że do pewnego stopnia da się, chociaż oczywiście w przypadku narodu wielkiego, jakim my jesteśmy i w przypadku też tych tysięcy projektów, jakie są, nie wiem, jakie się rozpoczyna, myślę, że nieuniknione jest to, że raz po raz popełnia się błędy. Ja osobiście uważam, że nie powinniśmy się strasznie oburzać każdym błędem, czy nie wiem, rozdzielać szat z powodu każdego błędu, który się gdzieś tam komuś przydarzy. Z drugiej strony jednak oczekiwałbym od tych, którzy mają władzę decydowania, żeby brali pod uwagę to, żeby nie krzywdzić i nie gorszyć tych, których dane działania zgorszyć mogą. No bo rzeczywiście kwestia koloru kwiatków to jest dobry przykład, ale to jest mały przykład. No ale kwestia takich rzeczy, które są, można powiedzieć, obrazoburcze, ale które są też dla nas przykre w odbiorze. Myślę, że to powinno być czasami lepiej rozeznane przez tych, którzy podejmują decyzje. To prawda.